Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok. Inflacja w Niemczech zaskoczyła. Jakie prognozy? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i zapraszam dzisiaj o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zaczynamy! Oczywiście na samym początku informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, XStation 5 i z Bloomberga. Szok! Inflacja w Niemczech zaskoczyła. Jakie są prognozy? Oczywiście zaczynam od tego wykresu, który był poruszony, już publikowany w piątek, dotyczących prognoz i projekcji inflacyjnej w strefie euro i generalnie dla Niemiec, gdzie widzimy, że z każdym kolejnym miesiącem presja inflacyjna, zwłaszcza która płynie z zachowania węglowodorów, ma zanikać i ta inflacja ma maleć. Taki jest schemat, taka jest projekcja i takie jest założenie tego, jak ma zachować się inflacja w krajach Europy Zachodniej, zwłaszcza oczywiście w Niemczech, bo to jest najważniejsza gospodarka strefy euro. No i oczywiście dzisiaj poznaliśmy wstępne listopadowe dane o inflacji konsumenckiej, harmonicznej dla Niemiec i okazało się, że inflacja zaskoczyła uczestników rynku, ponieważ była niższa niż zakładały prognozy i to znacząco niższa. Inflacja w listopadzie, te dane wstępne pokazały, że na poziomie konsumenckim było to dokładnie 10% i pamiętamy, jak bardzo różniły się te dane względem prognoz. Jest to bardzo dobra informacja i nawet miara harmoniczna także spadła, ale względem prognoz było to dokładnie tyle, ile za uczestnicy rynku zakładali. Natomiast względem października widzimy spadek o 0,3 punktu procentowego, a to jest naprawdę dość dobra informacja. Widzimy, że wszystkie miary inflacyjne, nawet inflacja producencka, już zaczyna tworzyć swoje ekstremum i prawdopodobnie inflacja w Niemczech tworzy także swoje ekstremum, co będzie dobrym zwiastunem i będzie sygnalizowało, że ta projekcja może się zmaterializować szybciej niż zakładały te prognozy. Dlatego też powinniśmy się cieszyć i rynki finansowe powinny oczywiście dyskontować to, co się dzieje, jakie są zachowania gospodarki, jakie są zachowania wzrostu cen w Niemczech. No i oczywiście perspektywy tego mogą wpłynąć na wycenę różnych klas aktywów, o czym będzie za chwilę. Te dane oczywiście będziemy brać zbiorczo, będziemy oczekiwać także na dane dotyczące innych gospodarek, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, i na tej podstawie rynek będzie sobie tworzył projekcję tego, co się może wydarzyć na polityce monetarnej wśród tych decyzji banków centralnych, które są oczywiście przed nami. No i jakie są pierwsze rynkowe reakcje? Te wykresy, które zobaczycie Państwo za chwilę, są ściągnięte z serwisu 15 minut po danych makroekonomicznych, więc są bardzo świeże i pokazują, że względem tych wczorajszych odczytów spadły oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych o 5 punktów bazowych dla strefy euro. To jest dobra informacja i pokazuje, że faktycznie rynek przywiązuje do tych danych większą uwagę i zmniejsza prawdopodobieństwo i szanse na dalsze podwyżki stóp procentowych w strefie euro. To jest oczywiście bardzo korzystna informacja także dla ryzyka. Rynkowe stopy procentowe, jak widzimy, utrzymują się cały czas poniżej 2%, te na tych niemieckich papierach 10-letnich, także jest dobra informacja. Natomiast bardzo duży szum po danych makroekonomicznych na niemieckich papierach jest widoczny, no i zobaczymy podczas sesji amerykańskiej, który trend zostanie generalnie ukształtowany i jak to się będzie zachowywać. Natomiast jak widzimy na następnym wykresie, inwestorzy i uczestnicy rynku przywiązują dużą wagę do wpływu zachowania ropy naftowej na przyszłą inflację w strefie euro i to ma być jeden z tych głównych czynników, który spowoduje, że w najbliższym czasie inflacja w strefie euro będzie spadać. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych już spada i prawdopodobnie także w Polsce ten czynnik będzie powodował zmniejszanie się dynamiki wzrostu inflacji w kolejnych miesiącach i kwartałach, więc prawdopodobnie Polska po prostu powieli ten schemat, który jest obserwowany na tych prognozach dla Niemiec, dla całej strefy euro. I dla porównania oczywiście inflację w Stanach Zjednoczonych, inflacja PCE, na którą szczególnie Fed bazuje, na której bazuje inflacja konsumencka, także
sygnalizują tworzenie swojego ekstremum, swojego szczytu, więc prawdopodobnie jesteśmy bardzo albo już utworzony został ten szczyt i rynek długu, rynek przyszłej stopy procentowej to dyskontuje i obligacje z tego też tytułu są kupowane, a amerykańskie wyceny stóp procentowych na chwilę obecną po tych danych, które poznaliśmy z Niemiec, sygnalizują cały czas szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych na poziomie 5% i prawdopodobnie ten poziom 5% na czerwiec jest, będzie takim punktem odniesienia przed danymi makroekonomicznymi z rynku pracy, które poznamy pod koniec tego tygodnia. Pamiętamy, w piątek poznamy payrollsy, czyli te najważniejsze dane z rynku pracy i one będą miały potencjał ku temu, żeby wygenerować bardzo mocne, duże ruchy na praktycznie wszystkich innych klasach aktywów, bo od tego bardzo wiele zależy, czyli jaka będzie decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych. Myślę, że będzie rynek patrzył i przyglądał się, czy rynek pracy sygnalizuje spowolnienie, czy też nie. A amerykańskie obligacje systematycznie spadają na rentowności, a to jest dobra informacja. Jakie jest zachowanie niemieckich i włoskich obligacji? Widzimy bardzo równomierne zachowanie się tych dwóch papierów, a to jest informacja, która jest korzystna dla ryzyka. Natomiast warto zwrócić uwagę, że w ostatnich miesiącach, w tym roku, jest ścisłe powiązanie zachowania rynkowej stopy procentowej i rynków akcji. Na tym następnym wykresie chciałbym pokazać, jaka jest korelacja teraz między globalnym wskaźnikiem obligacji, a globalnym wskaźnikiem rynków akcji, czyli jak zachowują się indeksy giełdowe na całym świecie, jak zachowują się globalne obligacje. I w tym wypadku widzimy, że ceny tych indeksy giełdowe zachowują się tak samo. Korelacja jest bardzo silnie dodatnia, plus 0,7, i to naprawdę jest wydarzenie, które powinno nas szczególnie interesować. Jeżeli faktem ma się stać rajd Świętego Mikołaja w kolejnej fazie w grudniu, to jeżeli rentowności pójdą w dół, czyli ceny zaczną obligacji rosnąć, to indeksy giełdowe także na całym świecie powinny ruszyć do góry, a takie wytłumaczenie będzie następujące, że spadek rynkowych stóp procentowych będzie podwyższał przyszłe wyceny spółek giełdowych, stąd też indeksy giełdowe pójdą w górę i myślę, że jest na to bardzo duża szansa, daje około 70% prawdopodobieństwa, że tak się stanie w grudniu, ale oczywiście wszystko może się wydarzyć. Indeks S&P dzisiaj prawdopodobnie będzie testował poziom 4000 punktów. Sesja prawdopodobnie będzie na przeczekanie, doczekanie do tego, co się wydarzy jutro, czyli jakie będzie zamknięcie świecy miesięcznej. Byki mają przewagę, natomiast chłodzą się wskaźniki, korekta trwa i bardzo podobnie widać to na niemieckich akcjach, z tym, że relatywna siła niemieckich spółek jest lepiej widoczna niż tych spółek z Wall Street. To widać po prostu jak na dłoni, każdy nawet laik dostrzeże, że zachowanie indeksu giełdowego DAX jest lepsze niż zachowanie indeksu S&P. Cały czas popyt na ryzyko nie jest wspierany przez Bitcoina. Są problemy nawet, żeby dotrzeć na Bitcoinie w okolicach 17 tysięcy dolarów. To jest naprawdę słabość ryzyka. I obserwujemy także brak nowego impulsu na euro, dolarze. Prawdopodobnie i w tym wypadku dotrzemy doczołgamy się w okolicach poziomu 1,04 do tych danych z rynku pracy, które będą mogły zdecydować o kolejnym ruchu. I oczywiście na rynku ryzyka patrzymy także na zachowanie surowców. Cena miedzi nieszczególnie interesuje, ponieważ utrzymanie nad poziomem 8 tysięcy dolarów faworyzuje scenariusze prowzrostowe, ale generalna słabość zachowania ceny miedzi zaczyna być dość dobrze widoczna, jednak ten poziom 8 tysięcy dolarów jest punktem odniesienia. Widzimy także to, że walczy bardzo ładnie średnia dwusesyjna na wykresie tygodniowym ceny ropy naftowej. Ta podwyżka, która miała miejsce w ostatniej, te wzrosty, które miały miejsce od wczorajszej sesji, wynikają z tego, że OPEC Plus włączył się do akcji, sygnalizując ograniczenie produkcji, wydobycia ropy naftowej, i to w momentalny sposób podniosło cenę ropy naftowej, która zamierzała do tego, żeby złamać nawet poziom 70 dolarów. I oczywiście popyt na ryzyko widać także na cenie złota.
Jeżeli amerykański dolar zacznie się osłabiać, a rentowności spadać, to zobaczycie, drodzy Państwo, co się stanie na cenie złota, która otworzy sobie przestrzeń do tego, żeby zaatakować opory w okolicach 1800 dolarów i nawet poziomy położone wyżej. Moim zdaniem to jest scenariusz bazowy. Także no, moim zdaniem dzisiejsza sesja będzie na przeczekanie, doczekanie, natomiast szok, że inflacja w Niemczech zaskoczyła i zaczyna już wyraźnie spadać lepiej niż zakładały optymistyczne scenariusze, to jest coś, z czego powinniśmy się cieszyć. I oczywiście wygląda na to, że inflacja w Niemczech zachowa się lepiej niż zakładały prognozy, a to jest także bardzo dobry prognostyk dla polskiej inflacji, która także będzie miała szansę utworzyć swój szczyt szybciej i niżej niż zakładały projekcje i prognozy instytucji państwowych czy też banków komercyjnych. No i teraz dział poświęcony polskim aktywom, ponieważ znalazłem kilka ciekawych wykresów. Pierwszy wykres pokazujący zachowanie indeksu Shanghai Composite. Wygląda na to, że ten miesiąc przynosi nam odbicie od ponad 17-letniej linii trendu wzrostowego i to odbicie jest bardzo ładnie zsynchronizowane właśnie z tym, jak zachowuje się amerykański dolar. I to właśnie na fali oczekiwań, że amerykański dolar będzie się osłabiać, te chińskie akcje zaczynają rosnąć. I okazuje się, że indeks giełdowy w Hongkongu zalicza najlepszy miesiąc od 2003 roku. I to jest moim zdaniem niezwykle interesująca informacja, ponieważ wiemy, że chińskie spółki znajdują się w gronie rynków emerging market, czyli rynków rozwijających się, do których także należy warszawska giełda papierów wartościowych. I teraz należy przyjrzeć się temu, co się działo w 2003 roku na indeksie WIG 20. I okazuje się, że w 2003 roku zaczęła się hossa na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, więc widać jak na dłoni, że powiązanie zachowania globalnego amerykańskiego dolara, czyli albo globalnej presji na osłabienie, albo globalnego umocnienia amerykańskiej waluty, ściśle wpływa na to, jakie są tendencje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Jeżeli amerykański dolar zaczyna się umacniać, jest to negatywne zjawisko dla warszawskiej giełdy i dla rynków emerging markets, natomiast jeżeli globalny dolar zaczyna się osłabiać, czyli euro-dolar rośnie, to w takiej sytuacji jest gigantyczna presja na to, żeby rynki takie jak Warszawa, jak chińskie giełdy zachowywały się zdecydowanie lepiej niż rynki inne rynki rozwinięte. I w takiej sytuacji hossa jest zdecydowanie bardziej dynamiczna. I widzimy to już na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Te pomruki hossy widać także na giełdzie papierów wartościowych w Chinach. I moim zdaniem zaczynamy coraz bardziej rozważać, czy czasem nie powtórzy się schemat sprzed 20 lat. Ale warunek jest jeden. Musi dojść do trwalszego odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową na euro-dolarze, czyli do globalnego osłabiania amerykańskiej waluty, nie w formie korekty kilkutygodniowej, kilkumiesięcznej, tylko naprawdę ciągu tendencji osłabienia amerykańskiego dolara, to zobaczycie Państwo, co się stanie na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Bez względu na to, jakie będą zawirowania polityczne w Polsce, czy będzie podwyżka, obniżka stóp procentowych, nie będzie to miało dla kapitału zagranicznego żadnego znaczenia. Polskie spółki będą kupowane jak świeże bułeczki, będą wyciskane w górę jak tylko się da i nie tylko polskie, bo wszystkie rynki emerging markets będą zyskiwały na tym dwójnasób, będą się zachowały zdecydowanie lepiej niż ten zagregowany indeks giełd papierów wartościowych pokazywany na korelacji z obligacjami. Więc jeżeli liczymy na hossę, że rozpoczyna się jakiś mocny impuls trendowy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, to powinniśmy także modlić się o to, żeby amerykański dolar zaczął się osłabiać. A jeżeli powtórzyłby się schemat zachowania amerykańskiego dolara na początku XXI wieku, to na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych będziemy zaczynali hossę, którą ostatnio obserwowaliśmy właśnie 20 lat temu i która była czymś niezwykłym, bo ja osobiście mam ponad 20 lat doświadczeń, przeżyłem tą hossę w latach 2003-2007. Wszyscy pamiętamy bardzo dobitnie, co się wtedy działo na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i ten schemat może się powtórzyć, ale warunek jest jeden. Euro-dolar musi rosnąć w dłuższej perspektywie niż średnioterminowa, a wtedy zobaczycie Państwo, co się wydarzy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. I oczywiście bramą wejściową do inwestowania inwestorów zagranicznych w Polsce jest rynek złotego. Jeżeli będą pękać kolejne wsparcie, a teraz wygląda na to, że tak się może stać, będzie to zachęta i zapowiedź kolejnej fali aprecjacji
krajowej waluty i oczywiście będzie to także bardzo dobra wiadomość dla polskich obligacji, które znowu zyskują na wartości, rentowności spadają i zbliżamy się do średniej 200-sesyjnej, która jest w okolicach 6,25%. Myślę, że będziemy wkrótce testować te poziomy, a ta średnia 200-sesyjna na indeksie WIG20 jest dokładnie na tych poziomach, na których teraz jesteśmy, okolice 1750 punktów, to jest na indeksie WIG20 miejsce, gdzie ta średnia, analogiczna średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym przebiega, więc widać, że inwestorzy naprawdę przywiązują do tych bardzo prostych narzędzi analizy technicznej bardzo dużą wagę, więc jestem bardzo ciekawy, co się dalej wydarzy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i oczywiście na wszystkich innych rynkach emerging markets. A jeżeli Ty, drogi użytkowniku, chcesz poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć więcej wiedzy, zachęcam Cię do tego, żeby się zaznajomić tam na dole z pakietami edukacyjnymi XTB i myślę, że w tym wypadku, żeby zrozumieć, na czym polegają, jakie mogą być konsekwencje fali protestów w Chinach dla rynków finansowych. Więc jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę, to pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie tam na dole. Jeszcze raz przypominam, w opisie link i w komentarzu także. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i zapraszam dzisiaj we wtorek o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Życzę dzisiaj stopy zwrotu, pięknego dnia. I widzimy się i słyszymy dzisiaj wieczorem albo jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.